Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jesteśmy pod fortem i musimy znaleźć rozwiązanie, jak się do niego dostać. Spróbujmy zagadać z Gardarem. Pozwól mi przejść. Ciężka z ciebie artyleria, co? Szef nie chce w mieście nikogo, kto zwiastuje choćby najmniejsze kłopoty. Odpuść, on jest niegroźny. Znasz rozkazy. No, wypierdalaj stąd, chłopie. Nie masz tu nic do roboty. Kaja mnie zna. Powiem ci coś tak między nami. Mnie też. I mnie. No, sam widzisz. Wszyscy się tutaj świetnie znamy. Będziesz musiał wymyślić coś dużo lepszego. Potrzebuję pomocy w walce z inwazją obcych. Pewnie. Ty, ja i cała reszta świata, koleś. Jak myślisz, dlaczego miasto jest takie obwarowane? To wcale nie znaczy, że wpuszczamy każdego, kto się napatoczy. Mogę do was dołączyć? Ustaw się w kolejce. Odkąd nam się powodzi, każdy przychodzi po swój kawałek tortu. Głównie nieroby i pasożyty. Ten mi nie wygląda na pasożyta. I co z tego? Da się to rozwiązać inaczej. Jak masz być taki upierdliwy, to chociaż się na coś przydaj. Porozmawiaj z ogrodnikami. Torhilda znajdzie ci jakąś robotę. Może nawet taką, która pozwoli ci się dostać do miasta. Ale wyświadcz sobie przysługę i nie wkurzaj jej. Bywa specyficzna. Gdzie jest Torhilda? Ślepiec, czy co? Pola uprawne są rzut beretem stąd. Jeśli nie orientujesz się w okolicy, to nic z ciebie nie będzie, koleś. Dobra, może nie będziemy płacić. Dobra, mamy zadanie od Torhildy. Nie rozumiem, dlaczego mi pokazuje na minimapie przeciwników. To jest bardzo dziwne, nie powiem. No dobrze. No, widać sadzonki na dole. Także myślę, że to będzie zadanie, którym powinniśmy się teraz zająć. Ewentualnie mamy dalej zadanie do zrobienia, oczywiście z... Dobra, to bym chciała sobie zamknąć. Twarde negocjacje, to nie. Wspólne dążenia. Tylko martwi Morkoni. Zaznacz na mapie. Ja już próbowałam, jak pamiętacie, się do nich wcześniej dostać. I był z tym problem. Natomiast okazuje się, że bardzo łatwo możemy ich wykończyć. Więc oczywiście chciałabym to zrobić. Tylko najpierw napijemy się czegoś. Zrobimy szybki zapis. I biegniemy do nich. Dzisiaj będziemy troszeczkę robić zadań w okolicy fortu, ponieważ no, naszym głównym zadaniem jest, o matko, jest dostać się oczywiście do fortu. Ogólnie to z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o fabułę, z tego co się orientuję, z tego co poczytałam, to fort został przejęty przez berserków. Tak to wygląda, że no teraz berserkowie, jakby to powiedzieć, zasiedlają fort. Jezus kochany, dlaczego mi się takie dziwne fale pojawiają? Halo, mój internet, o co chodzi? Dobra, musimy z tym jakoś żyć. Tutaj mam coś do zebrania, może by wypadało zebrać. Łąko ziołu, no niech będzie. Z tego co kojarzę, mamy tutaj już czysty teren. Ja już tutaj oczywiście przy tych Morkonach byłam. Nie zauważyłam wtedy jednej interesującej rzeczy. To znaczy, tutaj w okolicy ich obozu można ten obóz wysadzić, z tego co się orientuję. Natomiast potrzebny by nam był chyba do tego łuk, a ja nie wiem, czy ja takowy mam. Ekwipunek. No, może być... Jestem w stanie założyć? No, żadnego nie jestem w stanie założyć. To trochę komplikuje sprawę.
ale może sobie z nimi poradzę tak po prostu. Może też nie będzie to jakiś problem wielki. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. Okej, Kroni, bardzo ci dziękuję. Jak widzicie, tam jest beczka, którą można zapalić, tylko że ja bym potrzebowała, i tutaj też jest taka jeszcze jedna. Potrzebny mi byłby łuk, tylko że ja łuk sprzedałam oczywiście, bo to było cholernie głupie, co zrobiłam. Natomiast stało się. Mogę sobie, widzę, pozbierać tutaj rzeczy z ich obozu i oni nie mają focha. Moment, czy tutaj nie było skrzynki? Była. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Kurde, łatwych widzę, że nie możemy otwierać. To można wysadzić, jak widzicie. Natomiast z tego, co widzę, będzie z tym problem. Widzę, że oni się nie wkurzają na mnie. Że sobie to zbieram, zabieram. No dobra. Bez łuku będzie trudniej, ale jest to wykonalne. To co, robimy zapis i może zaczniemy atakować pojedynczo. O, oni są banalni. Nie są jacyś bardzo trudni. No, tylko że gdybym miała wytrzymałości trochę. Najlepiej by było ich tutaj pojedynczo powyciągać. Kurna, zabił swojego. Haha. Dobra. Nie wiem, dlaczego mi zniszczenie rośnie. Trochę to jest dziwne. Ty jesteś tylko trochę silniejszy. Ja no widzę, że dzisiaj będzie masakra, jeżeli chodzi o... Okej, widzę, że Kroni go zabił. Bardzo miło. Dzisiaj o jakość materiału będziemy musieli się... No cóż, przyzwyczaić się do tego, że jej nie ma. Tylko martwi Morkoni. Jak widzicie, troszeczkę tutaj są przesadzone te czaszki, bo na spokojnie byliśmy w stanie ich wyklepać. Wiecie co, ja muszę się upewnić, czy na pewno nie jestem w stanie zrobić nic z tymi falami na ekranie, bo na pewno nie jest to przyjemne, szczególnie jak się walczy. Jakość wtedy spada do zera po prostu. Dobra, ale zadanie dla Kai zostało wykonane, także poczekajcie chwilę, ja spróbuję tutaj coś ogarnąć. Okej, mam nadzieję, że teraz już te fale zostaną wyeliminowane, natomiast jeżeli nie, no to znaczy, że już nie mam pomysłu, co powinnam zrobić. Rozłączyłam sobie streamowanie ekranu i podłączyłam ponownie. Tutaj jest chyba żyła Eleksu, dokładnie. Natomiast no, nie mamy żadnego młota pneumatycznego ani kilofa przy sobie. To trochę utrudnia sprawę. Dobra, to co? Myślę, że wracamy od razu do Kai. Jezus, muszę się uczyć na nowo sterowania. Jestem głupia, bo tutaj też mam mapę. Gdzie jest nasz zleceniodawca? Przygotowania w bastionie, wspólne dążenia, twarde negocjacje. Tutaj może Mikaje pokaże, gdzie ona jest. Tutaj jest. To pobiegniemy do niej, oczywiście. Okej, czyli ona dalej w tej wieży siedzi. Dobrze. Jakbym wiedziała, to bym nawet jej sobie nie zaznaczała jakoś specjalnie na mapie. Ale niech będzie. Ogólnie no to świat gry jest zmieniony w stosunku do jedynki. Między wydarzeniami z jedynki a dwójki minęło około prawdopodobnie 6 lat. Ludzie tak spekulują ze względu na to, że syn Kai i Jaxa nie jest jakiś bardzo mały, ale też jakiś duży nie jest, więc no prawdopodobnie około... Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Krony. Dzięki wielkie, że uznałeś, że to jest jedna wielka rudera. Tak, więc no między wydarzeniami nie ma jakiegoś dużego przeskoku czasowego. Natomiast no zmieniło się tutaj dużo rzeczy, trzeba przyznać. Nie musisz się już martwić tym patrolem Morkonów. Na pewno wszystkich załatwiłeś? Na pewno. Dobrze, nie mam pojęcia, co oni knują. Ale jeśli potrzebują kasy tak bardzo, że mordują każdego na swojej drodze? To wygląda bardziej na robotę banitów. Dla Morkonów pieniądze tak naprawdę nic nie znaczą.
Fundamentem ich wiary jest totalne zniszczenie. Tamci musieli działać na własną rękę. Tak czy inaczej, dziękuję za pomoc. Czy teraz mi pomożesz? Nie wiem, czy zdołam. O co dokładnie chodzi? Starzec prawdopodobnie miał rację. Chyba zaraziłem się czymś nie z tego świata. Trzeba też znaleźć jakiś sposób, by powstrzymać najeźdźców. Słuchaj, dobrze się orientuję, co potrafisz. Widziałem cię w akcji. Mamy oczywiście przypomnienie z Alexa jedynki. No, teraz Kaja wygląda dużo razy lepiej niż wtedy. To były inne czasy, inny świat. Jeśli źródłem twojej choroby rzeczywiście są obcy, to moje umiejętności na niewiele się zdadzą. Znam się wyłącznie na magii, nie na nauce. Chyba sam będziesz musiał sobie z tym poradzić. Rozumiem. No, daj spokój, nie patrz tak na mnie. Chciałam jedynie powiedzieć, że może lepiej poproś o to do Kinsa. Jeśli ktoś się na tym zna, to tylko on. Poza tym liczą na mnie mieszkańcy Tawaru. Nie opuszczę ich w takiej sytuacji. Może poszłabyś ze mną? Bałam się, że o to spytasz. Tylko jak to sobie wyobrażasz? Wiesz, co zagraża Magalanowi. Poza tym tworzymy zgrany zespół. Będzie jak za starych, dobrych czasów. Jak widzę, wszystko już obmyśliłeś. Powinniśmy wybrać miejsce, w którym spotkamy się w razie rozłąki. Moim zdaniem najlepiej sprawdzi się bastion. Zgoda. Skoro najeźdźcy rosną w siły, to chyba kończą im się opcje. Przy okazji zajrzymy do bastionu. Pamiętaj tylko, mam sporo obowiązków i od czasu do czasu muszę poświęcić uwagę sprawom w Tawarze. Poradzimy sobie. Dzięki, Kaju. Obym tylko tego nie żałowała. Jesteś cała? Nic mi się nie stało. Kolejny raz dźwigasz wielką odpowiedzialność. Pokonałeś każdą przeszkodę, jaka stanęła ci na drodze. Musisz jeszcze postarać się spojrzeć na wszystko szerzej. Zdrowie planety zależy nie tylko od ludzi. Wiesz coś na temat tych najeźdźców? Widziałam, jak nadleciała ich forteca i te odrażające stwory. Te molochy już zaczęły przeobrażać nasze zwierzęta i rośliny. Pewnie dlatego starzec nazywa je formatorami. Wybadałaś może, ile ich jest? Ciężko powiedzieć. Słyszałam o trzech. Dwóch w Karakis i jednym daleko na zachód od Tawaru. Na północy pewnie znajdują się kolejne. Przede wszystkim potrzebujemy więcej informacji. Czym zajmujesz się w Tawarze? Jestem naczelniczką berserków i kimś w rodzaju wyroczni i zarazem dowódczyni dla tamtejszych mieszkańców. Pozostali naczelnicy liczą się z moim zdaniem, dlatego powierzyli mi bezpieczeństwo Tawaru. Rozprawiam się ze wszystkim, co zagraża regionowi. W takim razie najeźdźcy z kosmosu powinni być twoim priorytetem. Niewykluczone, ale niestety mam też inne problemy. Na nasze ziemie czyhają pozostałe frakcje i moja w tym głowa, by zapobiec ich atakom. Pomóc ci z obowiązkami w Tawarze? Ty chcesz oddać przysługę mnie? Tego dawno nie grali. Dzięki, ale w tej chwili jakoś sobie radzimy. Moim największym zmartwieniem są obecnie najeźdźcy z kosmosu. Chociaż to zawsze może się zmienić. Bez obaw. Dam ci znać, jeśli będę musiała wrócić. Chodź ze mną. Wystarczy ci ludzi. Daj znać, jak będzie was mniej. Słyszałeś cokolwiek o swoim ojcu? O tym zdrajcy Wardeku? Nic od czasu wojny z Albami. Dlaczego pytasz? Plotka głosi, że nie żyje.
Sam nie wiem. To doświadczony dowódca Albów. Niełatwo zabić kogoś tak jadowitego. Okej, wydaje mi się, że będziemy mogli odesłać w sumie Kroniego. Nie potrzebuję. Weźmiemy sobie zamiast tego Kaję. Chodź ze mną. Jak chcesz. Co oni sobie do diabła myśleli? Okej, to jak my teraz stoimy z tym wszystkim? Wspólne dążenia. To na razie nie, twarde negocjacje nie. Wiecie co, zajrzałabym na chwilę do Bastionu i do Adama. Ponieważ w ogóle mamy też nowy poziom. Przydałoby się zastanowić, w co będziemy szli. Na pewno będę chciała unieść którąś z tych fajnych broni. W ogóle znalazłam strzelbę. Zręczności siły wymaga. Siła i budowa ten topór. Tutaj budowa i siła. Tutaj, no, tak szczerze mówiąc, większość tego wszystkiego jest takie dziadostwo, że no ja nie wiem, w co by tutaj iść. Może byśmy próbowali tą strzelbę unieść, no nie? Komórka plazmowa. Dobra. Na razie chciałabym, tak jak mówię, do Bastionu. Ponieważ nie wiem, czy nie możemy z Adamem o czymś porozmawiać. Byłoby bardzo miło, gdybyśmy mogli tak w sumie. Czy to tutaj? Chyba tak. Nie, to nie tutaj. Tutaj mamy warsztat. Z tego, co kojarzę, powinnam też teraz iść w inteligencję, żeby móc sobie bardziej ulepszyć plecak odrzutowy. No, ale to może za chwilę. Co to za goście? Powinniśmy mieć oczy dookoła głowy. Okej, okay, nie kojarzę ich w ogóle. No dobrze, trudno się mówi. Tutaj jest Asgard, tutaj jest oczywiście Dex. Ale wyrosłeś. Często to słyszę, ale jakoś tego nie czuję. Jeszcze parę lat temu byłeś brzdącem, a teraz popatrz, jak dojrzałeś. To znaczy jak? Stałeś się spostrzegawczym i bystrym młodzieńcem. Nic nie ujdzie twojej uwadze. Poza tym intuicja słusznie ci podpowiada, co w życiu się liczy. Nawet w przypadku drobnostek. Czy to dobrze? Jak najbardziej. Super, no to się cieszę. Okej, Kaja się z tym zgadza. Fajnie. Dobra, czy Adam jest na swoim miejscu? Wygląda, że tak. Nie zbliżaj się zbytnio do formatorów ani ich stworzeń, dopóki nie wrócisz do pełni zdrowia. Okolica Bastionu została zabezpieczona. Świetnie. W takim razie pora zająć się murami. Sypią się w oczach. Słyszałem o emerytowanym inżynierze, który mieszka gdzieś na obrzeżach Bastionu. Wydaje mi się, że niegdyś nawet zajmował się konserwacją tych umocnień. Może dałoby się go namówić, by wznowił pracę. Poczynilibyśmy ogromny krok naprzód. O ile się nie mylę, ów budowniczy nazywał się Gardok. Postaram się to załatwić. Świetnie. Tymczasem spróbuję ustalić coś więcej w związku z twoją infekcją. Chyba najwyższy czas, abyśmy zaczęli się organizować. Obaj mamy już zbyt wiele na głowie, by zajmować się wszystkim sami. Im więcej ludzi uda nam się przekonać, tym bardziej będzie nam potrzebny dobry przywódca. Ktoś, kto zdoła poprowadzić i podporządkować sobie wszystkich żołnierzy. Nie możemy pozwolić sobie tutaj na żadną anarchię. W przeciwnym razie szóstą siłę spotka koniec, zanim w ogóle przystąpi ona do działania. Znalazłem kogoś, kto nadawałby się na dowódcę. To naczelnik Tjalk z Wszechserca. To dla nas idealny człowiek. Nie jestem tylko pewien, czy całkowicie zgodzi się na twój plan. Tak samo twój, jak i mój. Przecież sam nigdy bym go nie zrealizował. I dobrze o tym wiesz. Czas sprawdzić nasze umocnienia.
w bastionie. Powinniśmy poszukać... Muszę się zastanowić. Brakuje nam... Mogę przystąpić do wybranej społeczności. Nie zapominajmy o... Dobra, dobra. O czym to ja? Dobra, czyli tutaj już też nic nie załatwimy. To co, może byśmy się tym budowniczym w takim razie zajęli? Dowódca naszych oddziałów? To nie. Majster potrzebny od zaraz. No, gościu faktycznie jest na obrzeżach. W takim razie spróbujmy tutaj coś załatwić. Może zróbmy jakiś szybki zapis, bo dawno nie zapisywałam gry. No jak widzicie, sporo zadań jeszcze głównych aktualnie robimy, a nie pobocznych, no ale tak sobie pomyślałam, że w sumie warto by było oddać właśnie Kai to zadanie chociażby. Teraz ona może być naszym towarzyszem, więc na pewno się nam do tego przyda. No i co? No i biegniemy poszukać tego budowniczego. Czyżby to było w tym oto miejscu? Na to wygląda. Gardok. Dobra, tu jest wszystko zabronione do kradzieży. Ej, ty dupku! Jak śmiesz grzebać mi w rzeczach? Co? To twój dom? Czy to mój dom? A jak myślisz? Nie, tak sobie po prostu gromadzę durnostojki dla hecy. Co by każdy przechodzący tędy kretyn mógł sobie coś zabrać. Oczywiście, że to mój dom, baranie. A teraz wypadł mi stąd. Nowy nocha. Chłopie. Nadal się tu kręcisz? Starzec mówił, że jesteś konstruktorem. Który starzec? Adam? Ta, Adam. Owszem, byłem konstruktorem. Za banitów najlepszym budowniczym w forcie. Większość tamtejszych baraków i palisady to moje dzieło. Ale już od dawna się tym nie zajmuję. Trzymałeś z banitami? Tak, ale to było dawno i nieprawda. Kiedy nadeszli berserkowie i przejęli fort, dla mnie nastał koniec pewnej epoki. Wtedy też do mnie dotarło, że pora się ulotnić. Dotąd nikt mnie jeszcze nie znalazł i nie wygonił. To też siedzę sobie w ruinach. Stały się moim domem. Co tu robisz w takim razie? Cóż, my z Gredy musimy się gdzieś podziać, zanim wykitujemy. Acz wcale jeszcze nie planuję się zawijać. Pomyślałem sobie, że tutaj czekają mnie tylko cisza i spokój. I że nie będą mnie tutaj nękać takie męczy dupy jak ty. Ale chyba się myliłem. Ile byś wziął, gdybyś miał wrócić do pracy i znów postawić bastion na nogi? Chcesz, bym poskładał tę starą ruinę do kupy? Chyba brak ci piątej klepki, co? Cała zaprawa się sypie. Nie wspominając o reszcie konstrukcji. Szczęście, że to w ogóle jeszcze się nie rozleciało. Na twoim miejscu trzymałbym się stamtąd z dala. Wszystko może się w każdej chwili zawalić. To niedobrze, ale ile byś wziął? Pytałem, ile byś wziął? Mam gdzieś twoje groźby, więc sobie odpuść. Jedyne, co zdoła wyciągnąć mnie z łóżka, to jakieś wyzwanie. No, bastion na pewno mieści się w tych kategoriach. Tym się nie zajmę. Bastion jest zbyt wielkim ryzykiem. Działać tam to prosić się o śmierć. Przeprowadzka nie wchodzi w rachubę. Czego ode mnie chcesz? W tę stronę zbliżają się już pewne nieprzyjemne typy. Ciebie też będą szukać. Cholera. Dobra, daj mi to przemyśleć. Nie stojąc mi nad głową, co? Słuchaj, widzę, że diabelnie uparty z ciebie gość. I wierz mi, wiem jak to jest. Jeśli przyjmę tę posadę waszego majstra i powtarzam, jeśli to zrobię, to będę potrzebował lepszych narzędzi. Ten syf do niczego się nie nada.
Chcesz, bym skołował ci sprzęt? Robotę wykonam zawsze, w ten czy inny sposób. Ale nie pogardzę porządnym pobijakiem. To dziadostwo straciło swoją przydatność. Gdzie znajdę taki pobijak? Opcji jest wiele. Najbliżej, jak mi się wydaje, będzie wytwórnia narzędzi w grocie Morkonów. Możesz też sprawdzić zakłady produkcyjne maszyn ciężkich na północnym zachodzie, czy gdzieś tam. Zasadniczo porozglądaj się po starym świecie, w pobliżu większych budowli. Mam pełne ręce roboty i przydałaby mi się pomoc. Ach tak? I co mi do tego? Wezmę wszystko, czym tylko zechcesz się podzielić. No dobrze, skoro nalegasz. No dobra. Pokaż mi, co potrafisz. Nawet nie jestem pewien, czy coś zrozumiesz. No to trzeba będzie spróbować. Okej, on uczy otwierania zamków. Tylko 5 zręczności mi potrzebne, a przydałoby nam się to na pewno. Dobra, i co ty masz? Masz amunicję, masz proste nakrycie głowy banitów, prostą czapkę kleryków, perspektywa, okulary przeciwsłoneczne, w tych okularach lepiej widzę przedmioty. No oczywiście, tutaj jakiś pancerz, koszula kleryków za 1200 kryształków. To wiecie co, może byśmy sprzedali jakiś tam syf. Dobra, tylko jakby to teraz tutaj... ogarnąć. Tego na pewno nie będę już nosić. No moja rura ma tyle samo co to, więc sio. Tutaj możemy oczywiście te przedmioty zostawić. Walka dystansowa. Plus 7, plus 11. Wiecie co? Zostawię sobie po jednej sztuce tych łuków. Tutaj zostawiamy sobie to tak jak jest. O, te inne rzeczy możemy sobie sprzedawać bez w ogóle zastanowienia. Filiżanki, nie filiżanki, jakieś miotły. Zęby i kości w sumie też. Zawsze możemy coś upolować i też to będzie żaden problem. No i co? I na razie zaakceptuj wymianę. I teraz tak. Wszystko na spokojnie. Na szybko umiejętności, a nawet atrybuty. Damy sobie na pewno 5 do zręczności. Inteligencja. Dajmy sobie 5. Teraz możemy już też jetpack ulepszać. Mam napój mały eleksowy, który daje expa. A gdzie ty polazłeś? Chodź tu. Pokaż, co sprzedajesz. Nie. Pokaż, co potrafisz. Na pewno bym chciała to otwieranie zamków na pierwszy poziom. Ślusarz, to mi niepotrzebne. Dobra, czyli trzeba inteligencję i zręczność. Okej, ale teraz możemy przynajmniej te proste ogarniać. Górnictwo to mi tam raczej niepotrzebne. Mamy 1295 sztuk złota. A raczej eleksitu bym powiedziała. Co wy na to, żebyśmy sobie kupili ten pancerz za 1200? W sumie, co ja zrobię z tymi kryształkami? Pokaż, co sprzedajesz. No, jest naprawdę bardzo silny. W ogóle on ma fajne rzeczy. Dałoby nam to naprawdę dużo ochrony. Kup. Tu cię mam. 30. To jest naprawdę bardzo fajna zbroja. Wiecie co? Chyba kupię. Zostanie mi wtedy... Dobra. Na razie może nie będę tego kupować. Dobrze, wiemy, że mamy znaleźć mu narzędzia. Narzędzia dla majstra. Tutaj coś jest. Pobijak. I tutaj w miejscu, gdzie są morkoni. Może byśmy się przeszli w tamtą właśnie stronę z amfiteatru?
Wiecie co, spróbujmy. Wydaje mi się, że nic nam nie szkodzi. Automatycznie już się gra powinna teraz zapisać przed chwilą. I biegniemy w dobrą stronę, tak. Nie wiem, jakie stworzenia tutaj żyją i w ogóle co tutaj jest, ale myślę, że warto będzie się tutaj przebiec, pochodzić, popatrzeć. Moment, ja teraz chyba też mogę założyć sobie łuk, prawda? No, mogę. To weźmy go sobie pod trójkę. Tylko, że ja bym teraz chciała jednak korzystać z jedynki. Ten łuk to tak na przyszłość bardziej. Tam jakieś bąblo zwierzę. No widzę, że okolica całkiem bezpieczna, przynajmniej na taką się wydaje. Są raptory, z tego co widzę. Dobra, to akurat sobie bym zebrała. W ogóle mam wrażenie, że jestem dzisiaj trochę zakatarzona. Jeżeli tak, to przepraszam, to nie moja wina. Jak bardzo niebezpiecznie tutaj jest, no. Chwilowo to jest jednak całkiem bezpiecznie. Znowu zaczął mi falować obraz. Nie podoba mi się to w ogóle. Muzyka zabrzmiała taka, jakby mnie coś miało zeżreć, ale z tego co widzę, to raczej się na to nie zapowiada. W ogóle dzikich zwierząt tutaj nie ma. Tutaj jest to miejsce, gdzie powinniśmy ten pobijak... Mamy szczura. Chorego szczura. Jak widzicie, Kaja jest OP. Dobra, ale z tego co widzę, to raczej niczego innego niebezpiecznego tutaj w tym miejscu nie ma. Więc akurat myślę, że możemy to zadanko sobie kontynuować. I mamy ten pobijak. Już go tutaj widziałam. Super. Okej, i z tego co widzę, tu też jakoś dużo wrogów nie mamy. Tutaj jeszcze sporo eleksów w czystej formie. Nie wiem, czy będzie jakiś teleport. Czy tam jest bastion? Nie, tam jest amfiteatr. Może byśmy sobie wlecieli tam na górę? Ojojoj, Jax, nie chciałam tak. Ogniwo energetyczne i trochę złomu. Okej, Kaja, już widziałam, że się spakowałaś trochę. Okej, fajnie. Opłacało się tutaj wejść, jeszcze trochę towarów. Bulion energetyczny. Ciekawe, co to robi. Tutaj coś widziałam. Mamy śród i paliwo. Paliwo jest fajne. Myślę, że jak wrócimy sobie do bastionu, to będziemy troszeczkę dawać właśnie w jetpack. Czy jestem w stanie dostać się wyżej? Być może. O, coś jeszcze tutaj było. Wino. Dobra, może byśmy spróbowali wyżej się dostać. Na przykład tędy. No, trzymaj się, Jax. Dziękuję. Okej, okay. Raport statusu. Właśnie odkryliśmy grupę obcych istot. Przemieszczają się w waszym kierunku z dużą prędkością. Postaramy się je powstrzymać. Posiłki zostały już oddelegowane na wasz posterunek. Okej, czyli to był taki krótki raporcik. A tutaj na dole coś się znajduje. Jest ognisko. Moglibyśmy sobie w sumie upiec mięso, ale na razie mikstury mi wystarczą. To co, może od razu wracajmy do majstra. Mamy to, czego potrzebował od nas. Dobra, przejdziemy sobie oczywiście tędy na szybko. Chociaż, wiecie co, jak już tutaj jestem, to możemy zobaczyć, co możemy sobie dać tutaj w ten jetpack. Bo tutaj jest gdzieś stół. Prasa do pocisku, warsztat broni dystansowej. Tutaj gdzieś był ten do jetpacka.
Stanowisko do ulepszania broni. Gdzie to było? W drugim pokoju? Pusta skrzynka, dobra. Serce, tak. Oczywiście źle przetłumaczone to było. Gdzie jest mój warsztat do jetpacka? Mamy. Okej. Okay. I to widzę, że kosztuje kryształki. Możesz latać do celu, korzystając jednocześnie z broni. To może być ciekawe. Retro rakiety mogą ocalić się przed rozbiciem o ziemię, gdy skończy ci się paliwo. To mogłoby być fajne. Dodatkowy zbiornik. Zwiększa limit paliwa w twoim plecaku odrzutowym. To na pewno byśmy sobie dali. Pojemność paliwa. Okej, okay, tutaj możemy, widzę, że dać. Dodatkowy zbiornik był wymagany do tego. I tutaj możemy, widzę, że sobie wsadzać po prostu paliwo. Dobra. Plecak odrzutowy, dopalacze manewrowe umożliwiają poruszanie się w powietrzu na boki za pomocą plecaka odrzutowego. Dopalacze latać szybciej dzięki dopalaczom. No ciekawe. Szybowanie. Latać do celu korzystając z broni. Te retro rakiety mogą być fajne. Jedną rakietę awaryjnego zatrzymania. Dwie rakiety, trzy rakiety, cztery rakiety. Dopalacze manewrowe. Może zrobimy sobie to, żeby latać szybciej. Twój plecak odrzutowy został wyposażony w dopalacze. Wciśnij B, aby latać szybciej. Nie zapomnij rzucić okiem na poziom paliwa. Dobra. I na razie myślę, że to będzie tyle, jeżeli o to chodzi. Jak widzicie, mamy łóżko. Moglibyśmy w sumie skorzystać, mam trochę mało życia. Tutaj będą standardowo fragmenty mapy. Nie mam potrzebnej rzeczy. Z tego, co się orientuję. Dobra, bo się tutaj zakręciłam trochę. Dobra, może teraz faktycznie będzie nam się latać troszeczkę lepiej. Wypróbujemy to oczywiście. Trzeba będzie w takim razie szukać zbiorników z paliwem. Możemy wsadzić paliwa 50 sztuk do naszego jetpacka. Dawaj, Jax. Schodzimy w takim razie oddać mu ten cały sprzęt, którego potrzebował. Mam pobijak, o którym wspominałeś. Kurka, liczyłem, że go nie znajdziesz. Niech no się przyjrzę. Cóż, to naprawdę niezły sprzęt. Świetna robota. Normalnie już bym się zabrał do pracy, ale... Ale co? Jeszcze nie mówię, że się zgadzam, ale przynajmniej rzucę okiem na ten bastion. Tymczasem poszukaj mi dobrej odkrywki wapienia. Czego? Zaprawa w murach bastionu ma swoje lata i się sypie. No, ale o tym ci już mówiłem. Porządne spoiwo będzie wymagać konkretnej odmiany wapienia. Na pewno znajdziesz go tu, w okolicy. Kiedy na niego trafisz, przynieś mi trochę. Wtedy zobaczę, co da się zrobić z tym bastionem. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze wapienia, tak? Wysokoprocentowy kamień wapienny. No gorzej, że ja nie mam młota pneumatycznego i znając życie nie wydobędę nic bez niego. A skąd by wziąć młot? Może jakiś handlarz by mi pomógł? Tylko czy ja mam tutaj jakiegoś handlarza, który by mi to sprzedał? Nie mam oczywiście w bastionie żadnych handlarzy, bo po co mi takowi, no nie? Kurna. Dobra, ale przebiegnę się tutaj do góry. Niech mi będzie. Gorzej, że tutaj... Chyba, że znajdziemy w okolicy tego wapienia. To wiecie co? Weźmy się tam... Przelećmy. Gdzie to jest na mapie? No niedaleko, więc ewidentnie opłaca się bardziej, powiedz, tam na nogach. No. Okej, chyba wpadłam w wodę i dlatego się nie zabiłam. Ewentualnie się odratowałam ostatnimi jakimiś krokami. Dobra. Szukamy w takim razie wapienia. No, tutaj ewidentnie są tereny, gdzie takowy wapień powinnam znaleźć.
Ważne tylko... Okej, okay, Jax, fajnie, że pływasz w powietrzu. Ważne też teraz jest to, żeby jakiś młotek znaleźć. Chyba, że... Oh, fuck my life. Chory skeks. No dobra, to nie powinno być aż takie trudne. Chociaż ma czachę z tego, co widzę. I nieźle mi przywalił. Lataj, Jax, lataj. Oh, fuck my life. Dobra, niech weźmie Kaja agro. Jak widzicie, ona naprawdę nieźle łoi go z tego ognia. Dawaj, Jax, dawaj. Uderz to. Dzięki. Jak widzicie, miał czachę, a na luzie udało nam się go pokonać. Naprawdę pocieszające. Wiatrak. Papieros. Ruda żelaza. Mały eliksir. Kolejna ruda żelaza. Mogę się wspinać. Nie chcę się wspinać. Gdzie ten cały... Tu jest wapień. Okej. Okay. Czyli nie był mi potrzebny do tego żaden kilof, ani żaden młot pneumatyczny. To pocieszające. Możemy w takim razie od razu mu ten wapień oddać. Fajnie. Udało nam się dzisiaj sporo zrobić w samym bastionie oczywiście. Jeżeli chodzi o zadania główne i takie rzeczy. To fajnie. Miejmy nadzieję, że ten cały majster to już się zgodzi nam pomóc. Znalazłem wapień w pobliskiej odkrywce. Mamy osiągnięcie. O, proszę. Całkiem niezły z ciebie robotnik. To jak? Zgodzisz się pomóc nam naprawić bastion? A co mi tam? No, super. Od razu zaznaczam. Piękny to on nie będzie. Spodziewajcie się połatanego potworka. Bastion to nie pałac. Jeśli chcecie zrobić z niego arcydzieło, to nic tu po mnie. Cudotwórcą nie jestem. A co z zapłatą? Słucham. Racja, dogadamy się jakoś. Tak czy siak, lepiej od razu zabiorę się do pracy. Samo się nie zrobi. Dobra, super, to może poinformujemy Adama, że udało nam się załatwić tutaj obronę bastionu. Myślę, że powinien być zadowolony. I na tym sobie chyba dzisiaj zakończymy. Nie skończyłem ci jeszcze opowiadać. Namówiłem Gardoka. Zgodził się odbudować mury bastionu. To wspaniała wiadomość. Wiedziałem, że będzie odpowiednią osobą. Tak, trzymaj, Jax. Świetnie ci idzie. Zaczyna się, Jax. Pierwsi zwiadowcy niebian dotarli na nasze tereny. Co? Możemy podejrzewać, że ich agitatorzy sprawdzają nasze strategiczne pozycje. Musisz się nimi zająć, zanim zdążą się zameldować u swoich zwierzchników. Wrodzy zwiadowcy. Gdzie powinienem szukać tych zwiadowców? Sprawdź swój adiutor. Przesłałem na niego lokalizacje, w których ostatnio przebywali. Tymczasem działają jeszcze w ukryciu. Musimy się uwijać, zanim zdążą wypełnić swoją misję. Mhm, dobra. Nie możemy cię teraz stracić. Dobra, Adam, weź mnie nie słodź, bo nie mam ochoty, żebyśmy lizał dupę, że tak powiem. Dex? Duchy istnieją, prawda? Bo bardzo chciałbym kiedyś jakiegoś spotkać. Okej, dzieciaku. Dobra, wydaje mi się, że to byłoby na tyle, moi drodzy, na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym wydaje mi się, że udamy się do Thornhildy i spróbujemy zdobyć jej szacunek, żeby udało nam się jakimś cudem wejść do bastionu. Przepraszam, do fortu, w bastionie to my teraz jesteśmy. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, jeżeli chodzi o te zadania główne, to chwilowo byśmy tutaj to zostawili. Kaja na razie nie chce nic ode mnie. Właśnie, wstęp do fortu. To jest rzecz, którą musimy w towarze na pewno zrobić. No i co? Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!